Kochani, w ostatnim czasie często zadajecie nam pytanie odnośnie spowiedzi internetowej. Dlatego chcieliśmy odpowiedzieć na nie, przedstawiając naukę Kościoła. Właśnie zerkając do nauki Kościoła, a właściwie do historii Kościoła, zauważyliśmy, że już w XVI i XVII wieku zadawano sobie to pytanie. Pytanie dotyczące spowiedzi na odległość, oczywiście wtedy nie przez internet, a listownie. Trochę później, kiedy rozwój techniki przyspieszył i była już możliwość rozmów przez telefon, zadawano sobie znów to samo pytanie i magisterium Kościoła wychodziło naprzeciw, aby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości. Podobnie jest też i dziś, kiedy my w dobie internetu zadajemy sobie po raz kolejny to samo pytanie, zwłaszcza w sytuacji, w której teraz jesteśmy, czy jest możliwa spowiedź przez internet? Kościół po zbadaniu sytuacji odpowiedział jasno. Nie ma możliwości spowiadania się przez internet, choćby z trzech następujących powodów. Po pierwsze, do sakramentu spowiedzi potrzebna jest realna obecność spowiadającego się i słuchającego spowiedzi kapłana. Po drugie, spowiadanie się przez internet narażałoby nas na to, że ktoś mógłby podawać się za księdza i wykorzystać informacje w sposób szkodliwy dla nas. Po trzecie, podczas tak zwanej spowiedzi przez internet bardzo byłaby zagrożona tajemnica spowiedzi. Ktoś po prostu mógłby zhakować taką spowiedź i wykorzystać wiadomości o naszych grzechach, na przykład, żeby nas zniesławić. Natomiast sytuacja ta nie jest beznadziejna, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Kościół wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wiernych i podobnie w tej sytuacji daje nam alternatywną rzeczywistość, która wtedy, kiedy spowiedź nie może zaistnieć, przychodzi nam z pomocą. Dlatego, że Pan Bóg nigdy nas nie zostawia, bo to On działa w Kościele. Dlatego już bardzo dawno temu Kościół rozeznał, że w sytuacjach, w których nie ma możliwości przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi i taką sytuację wielu z nas przeżywa właśnie teraz, w czasie pandemii, w tej sytuacji można pojednać się z Bogiem poprzez wzbudzenie tak zwanego żalu doskonałego za grzechy, albo lepiej nazywać ten żal żalem z miłości do Pana Boga. Dlatego, że żałujemy za grzechy nie tylko z powodu strachu, ale z miłości do Boga, którego obraziliśmy, którego zraniliśmy, przez to raniąc także innych ludzi i siebie. Oczywiście strach może być wstępem, pierwszym krokiem do wzbudzenia żalu za grzechy z miłości do Boga. Ważne jest, że taki żal w niebezpieczeństwie śmierci gładzi nie tylko grzechy lekkie, ale także śmiertelne. Ale uwaga! Żeby żal z miłości do Pana Boga rzeczywiście gładził wszystkie grzechy, także śmiertelne, to musi zawierać w sobie bardzo jasną decyzję, postanowienie, pragnienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej w sytuacji, w której tylko będzie to możliwe. Czyli jeżeli tylko ustanie niebezpieczeństwo, ustanie epidemia, to my postaramy się ze wszystkich naszych sił szczerze pójść do spowiedzi. Dlatego, moi drodzy, żal doskonały za grzechy nie jest chodzeniem na tak zwane skróty, nie jest upraszczaniem sobie życia, mówiąc, ach, po co tam będę wysilał się i szedł do spowiedzi sakramentalnej, wzbudzę teraz sobie ten żal i do końca życia mam już spokój. Nie, moi drodzy, jeżeli nie ma we mnie pragnienia i postanowienia spowiedzi sakramentalnej, wtedy nie wzbudzam żalu doskonałego, żalu z miłości do Boga, który ma moc gładzenia grzechów. Kochani, mamy nadzieję, że w taki sposób nieco rozjaśniliśmy Wasze wątpliwości. Natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, my postaramy się na nie odpowiedzieć, albo w tych komentarzach, albo nagrywając kolejny filmik. A tymczasem pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, bardzo zdrowo, trzymajcie się, zostańcie z Bogiem. A wszystkie dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje możecie znaleźć na stronie Episkopatu Polski. Szczęść Boże!